Twoja telewizja. Nowodworska TV. Battles of the Dragons, edycja 6. Pomiechówek, hala sportowa. Startujemy. Stawką głównej walki wieczoru jest pas zawodowego mistrza Polski do zawodowego mistrza państw nadbałtyckich w federacji BMAF w formule K1 do 95 kg. Dzisiejszymi gośćmi są prezydent Legionowa, pan Roman Smogorzewski. Wójt gminy Pomiechówek Dariusz Bielecki. Zastępca wójta Mariusz Łęcki. Goście honorowi to. Jest wśród nas wykonawca światowego kickboxingu, jeden z największych fighterów ostatnich lat, pan Ernesto Hoss. Wielkie brawa. I Robert Złotkowski, mistrz świata kickboxingu. Sponsorem dzisiejszej gali jest internetowy sklep sportowy bmafshop.pl. Walki sędziować będą sędzia główny Maciej Zapałowski, sędziowie punktowi to Wadim Zalew z Lichty, Alfred Kapow z Białorusi, Józef Klein ze Słowacji i Marek Saganek z Polski. Pierwsza walka odbędzie się według formuły K1. W kategorii wagowej do 86 kg zmierzą się Arnas Vite Daudo Picius z Lipty i Jacek Jędraszczyk z Polski. Walka odbędzie się na dystansie 3 razy po 3 minuty. Sędzią ringowym będzie Alif Hak. Do narożnika niebieskiego zapraszam pierwszego zawodnika. Przed państwem Arnas Vite Daunovaricius. Między Polakiem, Jackiem Jędraszczykiem i Arnasem Daunorowicasem z Litwy. Marku, co możesz powiedzieć o zawodnikach? 18-letni zaledwie
zawodnik z Litwy, zdążył już być mistrzem Estonii w Muay Thai oraz Litwy w K1. Ma stoczonych 31 walk i z czego wygrał 25, także... Czyli doświadczony zawodnik, teraz bardzo agresywna akcja. Mimo młodego wieku bardzo doświadczony zawodnik. Musimy powiedzieć, że sędzią jest bardzo znany, utytułowany trener z Białorusi, Alfit Hakow. Ogromne doświadczenie, trener, który przyjeżdża do nas często do Polski szkolić również naszych zawodników. No i tak jak powiedział konferansjer Gali, na sali w narożniku Tomka Sarary zobaczymy gwiazdę, jedną z największych gwiazd K1, Ernesto Hosta. Teraz bardzo ładna akcja Polaka, dobra wymiana. Tytuły stawiałby tutaj w gronie faworytów zawodnika z Litwy, niemniej nasz zawodnik stawia surowe warunki. Widzieliśmy teraz typowo tutaj bokserskie przełapanie nogi i atak od razu prawym prostym. Ale Polak nie dał się zaskoczyć. Jest nieco niedoświadczony, ma stosunek 12 walk, ale też już był medalistą mistrzostw Polski. Tak, i podchodzi do przeciwnika bez kompleksów. Jest troszeczkę wyższy, ma lepszy zasięg ramion. Teraz widzieliśmy Superman Punch w wykonaniu Litwina. Technikę, którą znamy z kickboxingu, również z MMA. I teraz ładny prawy prosty doszedł chyba do brody Polaka. Na tak, szczęście. To był groźny cios. Kolejny prawy cios w prawej ręki Litwina. Zobaczymy, czy starczy Litwinowi siły, żeby utrzymać takie tempo przez 3 rundy. Ale też ładna kontra naszego zawodnika. Tak, widać, że nasz zawodnik pomimo mniejszego doświadczenia jest dobrze poukładany. Myślę, że na tym bloku przed chwilą kopnięcie Litwina zatrzymało się w sposób po prostu bolesny. I znowu widzieliśmy tą samą akcję. Przełapanie nogi i uderzenie prawym prostym. To bardzo niebezpieczna akcja, która na sędziach może... Teraz dobra akcja Polaka. Ta akcja na sędziach może robić duże wrażenie, dlatego że przeciwnik stojący na jednej nodze często po takim ciosie, nawet lekki, może się przewrócić. Ale proszę zwrócić uwagę na obitą wewnętrzną stronę uda Litwina. Lewe udo, które już spotkało się z paroma low kickami Polaka. Wyrównana moim zdaniem pierwsza runda. Ciężko byłoby mi wskazać, że nie zwycięzcę. Przypominamy, że oglądają Państwo 6. już edycję gali Battle of the Dragons na żywo z Pomiechówka. Jest to gala organizowana przez organizację Bałtyckiej Federacji Sztuk Walki. Organizację, która bardzo prężnie się rozwija. I widzimy, że gale przed nich organizowane są coraz lepsze. Dowodem na to jest dzisiaj obecność Tomka Sarary, który wystąpi w walce wieczoru. Znakomity polski zawodnik, będziemy jeszcze o nim mówić później. Trenujący w chwili obecnej w Holandii w teamie Mr. Perfect, czyli u Ernesto Hosta. A przed nami druga runda walki w formule K1. Bardzo mocne są low kicki Litwina. Ale też ładnie zadystansował teraz nasz zawodnik. Nasz zawodnik już kilkakrotnie trafił wewnętrznym low kickiem, a teraz myślę, że Litwin spodziewał się znowu low kicka na wewnętrzną stronę uda, a otrzymał high kick.
Przypominamy, że jest to walka w formule K1. Formuła K1 różni się od Muay Thai, nie można naciągać głowy przeciwnika na kolano. Klincz jest stosunkowo szybko przerywany. No i oczywiście nie można atakować przeciwnika łokciami. Natomiast dozwolone są kopnięcia, również niskie i kolana. Widzą Państwo, sędzia Hakow przerywa bardzo szybko klincz. I czyni to chyba formułę. No teraz był chyba cios poniżej pasa. Jeżeli tak było, to sędzia powinien dać polskiemu zawodnikowi czas na odpoczynek. Ta przerwa jest na rękę naszemu zawodnikowi, ponieważ zdążył zadać dwa ładne ciosy w tych wymianach. Ładnie skontrował lewym prostym prawy Litwina. Również prawy zdołał umieścić na głowie przeciwnika, a niestety został sfaulowany. Tak, ale wydaje mi się, że to nie było celowe zagranie ze strony Litwina. Zresztą zawodnicy dotknęli się rękawicami i Polak wrócił do walki. Tak, tak, bardzo przyjazna atmosfera. No teraz niestety nadział się na dwie serie ciosów prostych. Tak, można powiedzieć, że idą na wymianę ciosów, kiedy trafiają obaj jednocześnie te same ciosy. Dwa razy były prawy na prawy. Niestety skuteczniejszy był Litwin. Litwin dosyć dobrze bije z kontry. Zarówno po kopnięciach Polaka, jak i po ciosach Polaka. No i teraz będziemy mieli liczenie po kopnięciu na udo. Konsekwentne tak? Low kicki na udo zaskutkowały takim właśnie... W przeciwieństwie do knockdownu na głowę, tutaj może być troszkę ciężej wrócić do walki, ponieważ to noga cały czas boli. Tak, kolejne kopnięcie, nawet lekkie w to miejsce, może oznaczać koniec walki. Tak, zobaczmy, że Polak zmienił pozycję. I teraz już musi uważać na tę nogę, co będzie wpływało właśnie na jego strategię i na to, na co będzie mógł sobie pozwolić. Po prostu będzie musiał używać nietypowych dla siebie technik, nie tych kombinacji, które normalnie ćwiczy na treningu. Zatem powiedzmy sobie, również stracił szybkość, tak? Nie może się poruszać tak szybko na nogach. No teraz moim zdaniem pośliznął się Litwin, nie będzie liczenia. Publiczność bije brawo, ale to nie była akcja punktowana. Niemniej bardzo ładnie wrócił do gry nasz zawodnik. Wrócił do gry, ale przed nami jeszcze trzecia runda, która będzie prawdopodobnie decydująca. Ja po sympatii dla naszego rodaka tę rundę musiałbym dać Litwinowi, szczególnie, że było liczenie. A zatem nawet jeżeli sędziowie punktowali remis, no to i tak ten 10-9 będzie dla Litwina w tej rundzie. Więc trzecia runda będzie decydująca. No a ta noga, jak powiedzieliśmy, będzie nadal boleć. Przed nami trzecia runda pierwszego pojedynku gali Battle of the Dragons. Jest to już szósta edycja. Walczą Polak Jacek Jędraszczyk i Litwin Arnas Dawno Rapicius. Trzecia i ostatnia runda. Naszym zdaniem pierwsza runda bardzo wyrównana, druga jednym punktem dla Litwina. Polak był liczony. No i teraz trzecia runda. Mocno zaatakował Polak. Prawdopodobnie chce odrobić straty. Seria ciosów prostych zaskoczyła, myślę, Litwina. Też bardzo dobre kolano w tym momencie. I znakomicie wszedł ten prawy prosty. Ale... Dobra akcja Polaka. Teraz poślizgnął się, nie będzie liczenia. Niewiele zabrakło, by prawy Litwina też trafił. No i konsekwentnie celuje Litwin w tą nogę, obitą w poprzedniej rundzie. Tak, przypomniał sobie, że to może być jego metoda na zwycięstwo. No teraz ładna akcja Polaka, aczkolwiek większość z tych ciosów Litwin przyjął na gardę.
Teraz trafił bardzo ładnym ciosem prostym. Tak, akcja bokserska Polaka przed chwilą była naprawdę dobra. Niemniej szczelna garda Litwina sprawiła, że ciosy te nie odniosły takiego efektu, jaki by mogły odnieść. No i ta głowa była zbyt podniesiona do góry. Wypadł ochraniacz na zęby Litwina, sędzia zatrzymał czas. Tam prawy Litwina niestety dosięgnął Polaka. Obaj zawodnicy mają chwilkę przerwy na oddech, ale widać, że są dobrze przygotowani fizycznie. Jest to trzecia runda wyczerpującej walki. Nadział się Polak teraz na kontrę. Myślę, że zdaje sobie sprawę, że po tej drugiej przegranej rundzie musi trzecią wygrać zdecydowanie, żeby zapewnić sobie zwycięstwo. Teraz mocny atak Litwina, dwa razy trafił znowu w tę obitą nogę Polaka. Ale też odpowiedź naszego zawodnika. Tak, musimy powiedzieć, że nasz zawodnik ma ogromne serce do walki. Mam nadzieję, że jeszcze będzie mógł przechylić szale zwycięstwa na swoją korzyść. Teraz świetny pięknie zastopował ten Superman Punch, który Litwin stosuje konsekwentnie. Doskonały timing to był przy tym kopnięciu. Walka jest ciekawa między innymi z tego względu, że zawodnicy odpowiadają na swoje akcje pełnymi, ciągłymi akcjami. I tak, akcja po akcji toczą się kolejne wymiany ciosów. Końcówka walki. Moim zdaniem ta runda również wyrównana. Zobaczymy, jak ocenili ją sędziowie. Była to walka według zasad K1. Za nami trzecia, ostatnia runda. Walka, w której zmieścił się Polak, Kacynierasz, Laranas, Kalnerowiców, Litwy. Teraz wszystko w rękach sędziów punktowych. Telewizja. Nowodworska TV.